Państwo, dzisiaj przychodzę do Was z open boxem pudełeczka Big Glossy, ponieważ uznałam, że jest ono na tyle ciekawe i na tyle fajne i na tyle mogące chcieć Was zainteresować, że pokażę Wam, co mieści w sobie jego zawartość. Więc jeżeli jesteście ciekawe, czy kupić pudełko, czy nie, co w nim się znajduje i czy są to rzeczy, które w jakikolwiek sposób są rzeczami, które chcecie przetestować lub nad których kupnem się zastanawiałyście, ale najpierw chciałybyście przetestować, to koniecznie zostańcie ze mną dalej, bo w tym pudełku znajduje się bardzo dużo fajnych rzeczy. Tak już to podejrzałam, podglądałam. Zaczynamy! Pudełeczko wrześniowe nosi nazwę Slow Life i kojarzy mi się z książką, o której ostatnio słyszałam, o takim właśnie tytule. Więc generalnie, jak się okazuje, z przedmowy, którą możemy znaleźć na takiej karteczce pierwszej, która zawsze tutaj jest z życzeniami mojego użytkowania, to tutaj możemy znaleźć informację o tym, że tytuł tego pudełka nawiązuje po prostu do odprężenia się i zadbania o siebie, znalezienia dla siebie chwili czasu, więc tutaj zdecydowanie nie. Nie ma to nic wspólnego z książką Slow Life. Jak zawsze milion kartek. I powiem Wam, że są aż 3 pełnowymiarowe produkty i to, i myślę, że już jest na dzień dobry, bardzo fajna rzecz. Pierwsza rzecz, która wpada mi w ręce, to jest Nivea Silk Mousse Curly Shower. Ja już widziałam to u innych dziewczyn na YouTubie. To jest taka pianka do mycia, jako taki żel pod prysznic. I ten produkt jest bardzo ciężki w ogóle. Ciekawe, mi się tak to kojarzy, jakby to miało być takie jak, wiecie, pianka do golenia. Jestem bardzo ciekawa tego produktu, ogólnie go nie kupowałam, bo jakoś się nie złożyło. Więc bardzo chętnie go przetestuję, bo jeszcze z nim nie miałam do czynienia, natomiast widziałam już ten produkt, tak jak mówię, u innych dziewczyn na YouTubie, które dostały od Nivea te produkty do testowania i wiem, że ogólnie te produkty mają bardzo fajne opinie, więc sama jestem ciekawa, jaka będzie moja opinia, słowo opinia również sponsoruje ten odcinek, więc zobaczymy, jakie będę ja miała odczucia. Być może ten produkt na tyle mi się spodoba, że będzie w jakichś ulubieńcach, jeżeli się pojawią, jeżeli będzie tyle produktów, które skradły moje serce. Jeżeli chodzi o to, w jakiej cenie jest ten produkt, bo jest to produkt pełnowartościowy, to pełna jego gramatura, czyli 200 ml, kosztuje 13,99. Sądzę, że jest to cena bardzo przystępna, aczkolwiek jeżeli miałoby się to zużywać w jakimś niebotycznie szybkim tempie, to warto byłoby, aby ten produkt jednak nie był w takiej cenie, bo na 2 tygodnie na przykład użytkowania. O czym ty gadasz? Co za bezsens? Mamy tutaj informację, że dzięki temu, że ma to taką konsystencję, jaką ma, czyli że jest taką pianką, to, że wystarcza na 2 razy więcej kąpieli niż tradycyjny żel pod prysznic. Ale zobaczymy. Bardzo chętnie tutaj się odniosę do tych obietnic. Kolejna rzecz to krem do rąk i paznokci z firmy Enilome Healthy Beauty i jest to dermokosmetyk i cena tego kremu to 7,99 za 100 ml. Uważam, że za taki duży krem to jest bardzo dobra cena. Ja mniej więcej właśnie w takich cenach kremy do rąk kupuję. Do skóry suchej, bardzo suchej oraz szorstkiej. No a wiemy, że dłonie kobiet mających do czynienia z sprzątaniem, detergentami i tak dalej, bardzo często takie podrażnione, suche są, więc bardzo dobrze, że to dali, bo będzie można wytestować, czy ukoi tą szorstkość, suchość, sici, powiedziałam w końcu w generale. Dalej, takie coś małe, o, z firmy Uriasz, z której ja kiedyś miałam chyba wodę termalną, byłam bardzo zadowolona. I tutaj mamy taką próbeczkę mleczka do ciała. Jego pełna cena, tego małego dupla, jeżeli chcielibyście mieć pełny wymiar 400 ml, gdzie ta próbka ma tylko 8, pełny wymiar kosztuje, no niestety, aż 70 zł moim zdaniem. Znam bardzo wiele różnych dobrych balsamów, które również mają funkcję kojenia, nawilżania i łagodzenia podrażnień, które mają zdecydowanie korzystniejszą cenę. Tak więc, no tutaj jakkolwiek by to nie było wspaniałe, to chyba bym za taką cenę jednak tego nie kupiła. Ale tutaj Was informuję, że jeżeli poszukujecie właśnie takich emolientów, produktów takich silnie nawilżających, natłuszczających, no to właśnie ten produkt warto wtedy sobie wypróbować w takiej małej, wiecie, próbeczce, zobaczyć, czy się sprawdzi i wtedy dopiero ewentualnie wydać prawie 100 na pół litra. Kolejny produkt, z którym lecimy, który jako pełnowartościowy produkt jest dość drogi, a my tutaj mamy próbkę, nazywa się Vichy Slow Age. Wygląda w ten sposób, w takim pudełeczku i ma tylko 10 ml. Pełny taki produkt ma 50 ml i kosztuje aż 109 zł. Ja to muszę otworzyć, ja muszę zobaczyć, jak mam tutaj. Wow!
A więc jest to, moi drodzy, krem. Ma taką szpatułeczkę. Ja dotychczas kremy oczywiście miałam na małych słoiczkach, więc tutaj dlatego jestem taka zszokowana. Więc jest to krem, który ma długotrwale nawilżać, chronić, wzmacniać, poprawiać sprężystość skóry, dodawać jej blasku i jeszcze w dodatku spowalniać oznaki starzenia się skóry. Oprócz tego ten krem ma SPF 25, więc dla tych, którzy poszukują właśnie SPF-ów, myślę, że może się to okazać całkiem spoko opcją. Powiem Wam szczerze, że jeżeli rzeczywiście to by działało w taki jakiś wow, zatrzymujący czas w miejscu sposób, no to może te 100 zł to nie jest aż tak dużo. No tutaj już do rozkminy na każdą kieszeń, także słuchajcie, to już jest kwestia, nad którą tak naprawdę nie ma co dyskutować, bo każdy musi tutaj ocenić według własnych zasobów finansowych. Czyż nie? Dobra, i lecimy dalej. Dalej kolejna rzecz z Uriage, jest to olej do kąpieli, również jest to próbka, która ma podobnie jak poprzednia 8 ml. I ten produkt ma być produktem myjącym, który ma oczyszczać naszą skórę, bezzapachowy, bez parabenów, nie zawiera mydła i jest wzbogacony o wodę termalną. Woda termalna z Uriage jest naprawdę świetna, więc tutaj też kolejny produkt, który możemy sobie wypróbować, zanim wydamy, uwaga, uwaga, 65 zł za 400 ml. I ostatnia rzecz, która znajduje się w tym pudełku, to jest produkt z firmy Debi. Ja już tą firmę widziałam, natomiast nigdy nie miałam jeszcze żadnych produktów z konkretnie tej firmy. I widzę, że jest to właśnie tusz do rzęs, który się nazywa All-in-One Mascara. I on ma zawierać w sobie zarówno długość, jak i objętość, jak i podkręcenie, jak i wypełnienie i rozdzielenie rzęs. Także wszystko w jednym, dlatego się nazywa All-in-One. Jego cena to jest to produkt pełnowartościowy 30 zł, więc moim zdaniem jest to całkiem spoko cena. Bardzo podoba mi się design tego opakowania. Ja lubię tego typu taki gold, rose gold, taki różowy bardziej. I tutaj właśnie czego się możemy spodziewać? Szokującego pogrubienia, rozdzielenia, ultra wydłużenia, podkręcenia, uniesienia rzęs u nasady, spektakularnego efektu. Natomiast nie wiem, kiedy to wytestuję naprawdę, bo mam dość spory zapas tuszów do rzęs w kolejce do testowania. Więc w sumie też mogłam tego nie odkręcać, no ale... I to by było na tyle, jeżeli chodzi o zawartość tego pudełka. Moim zdaniem to pudełko jest bardzo ciekawe. Ma aż 3 produkty pełnowartościowe, co jest naprawdę na ogromny plus. No i też na pewno na ogromny plus przemawia to, że właśnie mamy tutaj możliwość przetestowania kosmetyków w wersji takiej próbkowej, w wersji takich testerów, które normalnie, wiadomo, ciężko jest wydać określone pieniądze, typu 100 zł, czy 65 zł, czy 70 zł. W sytuacji, kiedy na przykład coś mogłoby się nam nie sprawdzić, więc tutaj ogromny plus dla Biglossi właśnie za udostępnienie produktów, które są dostępne normalnie w dość wysokich cenach i właśnie możliwość przetestowania sobie ich w takich mniejszych gramaturach, ale nie na tyle małych, typu, nie wiem, dwa psiknięcia perfumu, nie na tyle małych, że po prostu nie możecie wynieść żadnej opinii ani zdania z tego, więc generalnie myślę, że to jest super. Także kochani, mam nadzieję, że to pudełeczko Was tutaj, rozumiecie, otwarte zachęciło do tego, żeby się zapoznać z osobiście, wiecie, podać sobie dłoń z tymi produktami z wrześniowego pudełeczka Biglossi. Ja Was zachęcam do tego, żeby zakupić sobie te pudełko, bo akurat w mojej opinii są one bardzo fajne. Koniecznie dajcie znać, które z tych produktów już miałyście, które testowałyście i jak Wam się sprawdziły. I jeżeli miałyście te, które ja uważam, że są dość drogie, to też dajcie znać, czy warto zainwestować w pełnowartościowy produkt. Jestem tego bardzo ciekawa, a więc piszcie, 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 a my widzimy się w kolejnych filmach, jak zawsze. Ślę Wam moc pozytywnej energii i życzę Wam wszystkiego dobrego i w ogóle, żeby słońce nie zachodziło i żeby liście nie spadały z drzew. Adios, pa!